Witam Państwa. Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że na zaproszenie Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych do naszego miasta przybyła pani minister Jadwiga Emilewicz. Serdecznie witam panią minister. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani minister w rządzie Mateusza Morawieckiego pełni funkcję ministra przedsiębiorczości i technologii. Serdecznie witam również panią profesor Krystynę Chmiel, wykładowcę Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiem imieniem Jana Pawła II. Pani profesor jest kandydatem porozumienia do Sejmiku Wojewódzkiego. Witam wszystkich kandydatów z ramienia Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. Witam media obecne, witam wszystkich Państwa. Dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami powiatu radzyńskiego jest jednocześnie konwencją Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. Oddaję głos pani minister. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja dzisiaj jestem na Lubelszczyźnie, nie tylko w Radzyniu, ale wcześniej przed południem mieliśmy spotkanie z przedsiębiorcami w Lublinie, ale tam byli przedsiębiorcy nie tylko z Lublina, byli przedsiębiorcy z całego województwa lubelskiego. Rozmawialiśmy o rozwiązaniach prawnych, które rząd Zjednoczonej Prawicy już przyjął i które mają sprawić, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce będzie łatwiejsze. Ale rozmawialiśmy także o tym, w jaki sposób tworzyć warunki do tego, aby do miejsc takich jak Radzeń Podlaski przyciągać atrakcyjne inwestycje, bo jesteśmy w wyjątkowym miejscu, jesteśmy na tle pięknego pałacu, jesteśmy w miejscu historycznie ważnym, które kiedyś na szlakach polskiej gospodarki zajmowało bardzo ważne miejsce, ale jesteśmy jednocześnie w miejscu, które dzisiaj potrzebuje drugiego oddechu rozwojowego. Miejsca, do którego nie będziemy przyjeżdżać tylko po to, aby oglądać pałace historyczne, ale po to, aby w nim zostawać w miejscach, które będą tworzyć atrakcyjne dla mieszkańców miejsca pracy. Za sprawą takich rozwiązań jak specjalne strefy ekonomiczne, po raz pierwszy, które są otwarte dla polskich małych, średnich przedsiębiorców, którzy mogą w ten sposób uzyskać ulgi podatkowe i takie miejsca tworzyć. Dlatego jesteśmy dzisiaj w Radzyniu i o tym w Radzyniu chcemy rozmawiać. Ale jesteśmy też po to, bo rozwój gospodarczy wymaga dobrej współpracy samorządu i rządu, a dzisiaj w Radzyniu pokazujemy i popieramy dobrych kandydatów w wyborach samorządowych 21 października. I tak stowarzyszenie i osoby ze stowarzyszeniem związane to są doświadczone często już w samorządzie osoby, ale także część młodych kandydatów, którzy debiutują w samorządzie. I to myślę dobre połączenie doświadczenia z tym świeżym spojrzeniem. I tak jak wspieramy i panią profesor, naszą kandydatkę do Sejmiku Województwa Lubelskiego, tak wspieramy kandydata na wójta gminy Radzeń Podlaski, pana Wiesława Mazurka. Rozmawiamy dzisiaj i pokazujemy kandydatów do Rady Powiatu, pana Józefa Korulczyka, pana Zbigniewa Makarskiego, Mieczysława Wagnera, pana Andrzeja Dzięgę oraz całą grupę, z którą tutaj dzisiaj rozmawiałam, związaną ze stowarzyszeniem. Radzyń to także miasto od wielu lat zarządzane przez Jerzego Rębka, dobrego gospodarza, którego w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy również tutaj dzisiaj wspieramy. A zatem porozumienie silnych i dobrych samorządowców to jest dobra recepta na to, jak mogą rozwijać się takie miasta jak Radzeń Podlaski. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy, dlatego popieramy kandydatów i dziękuję, że Państwo tutaj dzisiaj z nami są. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę bardzo, czy są pytania do pani minister? No właśnie, proszę bardzo. Pani minister, dzisiaj jest ważne spotkanie, ważny moment. Czy ta grupa, z którą pani dzisiaj rozmawiała i która zaraz będzie ogłaszała swój program wyborczy, może liczyć na wsparcie w rozwoju przedsiębiorczości w Radzeniu Podlaskim? Ja myślę, że my wspieramy rozwój w całej Polsce i to jest rola rządu i to, co staramy się robić, myślę,
w odróżnieniu od naszych przeciwników, od naszych poprzedników, to to, iż staramy się zwracać uwagę na nie tylko największe polskie miasta i w nich koncentrować instrumenty polityki rozwoju, ale właśnie chcemy, żeby, jak mówi pan premier Morawiecki, ten rozwój był rozwojem zrównoważonym, aby wszystkie miasta, mniejsze i większe polskie miasta, korzystały z tego dobrego momentu gospodarczego, w jakim dzisiaj znajduje się Polska. Chcemy, aby to 5% PKB, z którego tak dzisiaj jesteśmy dumni, sprawdzało się nie tylko w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu i w Poznaniu, ale także w takich miastach jak Radzyń. I myślę, że samorząd Radzynia może liczyć na wsparcie tego rządu z całą pewnością. Zresztą dzisiaj, nie dalej jak dzisiaj, pan premier pytał mnie o to, aby pokazać, gdzie i jakie inwestycje udało się do średnich i małych miast nam przyciągnąć w ciągu ostatnich 2 lat. I ta lista jest naprawdę imponująca. Już nie tylko największe miasta są pierwszym wyborem, ale jesteśmy w stanie przyciągać inwestycje także do mniejszych polskich miast i bardzo się z tego powodu cieszymy. To dobre wieści dla Radzynia. Czy członkowie tej grupy, z którą pani rozmawiała, zgłosili pani jakieś konkretne propozycje? No, dzisiaj rozmawialiśmy, ja jestem ministrem przedsiębiorczości i technologii i tutaj w tym obszarze jest najwięcej, pojawia się postulatów. One najczęściej dotyczą sposobu relacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z tym, w jaki sposób należy rozumieć przygotowane dla nas na przykład, przez nas na przykład rozwiązanie działalności nierejestrowej, czyli dla tych najmniejszych przedsiębiorców, którzy nie uzyskują przychodów wyższych niż połowa z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Dzisiaj rozmawialiśmy o takich osobach, które w ten sposób dorabiają sobie do swoich pensji, gdzie są zatrudnieni na umowę o pracę, tych, którzy sprzedają różne towary na targach, i to są dobre postulaty, myślę, że jesteśmy na nie otwarci. Rozmawialiśmy również o zniesieniu na przykład opłat targowych, ale to wymaga dużej odwagi od władz samorządowych po to, aby pozbyć się tego jednego z wpływów do budżetu gminy przychodu. Jeszcze nie miałem okazji powiedzieć tego, panie minister, bo to tak wszystko jest bardzo szybko organizowane i wszystko w locie. Natomiast ja, pani minister, ze swojej strony chcę powiedzieć, że Radzyń ma duże perspektywy rozwojowe, dotychczas niewykorzystane te perspektywy rozwojowe, z tego względu, że posiada 50 hektarów terenów, które można wykorzystać pod inwestycje. Może to będzie chwalenie, ale myślę, że warto wiedzieć, że jako burmistrz ze Skarbu Państwa pozyskałem te 50 hektarów i one od kilkunastu lat leżą odłogiem. Więc myślę, że po tych wyborach będzie szansa dokonania komasacji i uzbrojenia i myślę, że wspólnymi siłami inwestorzy pojawią się w Radzyniu, z tego względu, że to jest konieczne, bo miasto się wyludnia. Od czasu, kiedy nie jestem burmistrzem, z Radzynia ubyło już ponad 1000 osób. Więc te wieści chciałbym państwu tu przekazać i również panie minister, więc w przyszłości, jak będziemy dalej współpracowali, to panie minister, myślę, że na te tereny jakichś inwestorów wskażę, rozreklamuję tych inwestorom tereny, inwestycje Radzynia. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Polska jest dzisiaj w różnych rankingach międzynarodowych wskazywana jako jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do lokowania inwestycji. To, co jest bolączką, to brak dużych terenów przeznaczonych pod inwestycje. A zatem, jeśli tak dobra wiadomość dotycząca 50-hektarowego gruntu mamy ją dzisiaj, mamy ustawę, dzięki której cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną, jesteśmy w miejscu, gdzie ta pomoc publiczna udzielana inwestorom może być najwyższa, to właściwie są doskonałe warunki do rozwoju dzisiaj dla Radzynia. No, dziękuję bardzo. Czy jeszcze państwo macie pytania? Jeśli nie, to mamy dla pani minister niespodziankę. Panie minister, chciałbym serdecznie podziękować za przybycie do Radzynia, za wsparcie Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w wyborach samorządowych. Jak pani minister zaznaczyła, mamy tutaj grupę osób i doświadczonych samorządowców i osób, które samorządności się uczą. I myślę, że po tych wyborach przy wsparciu pani minister będziemy mieli szansę jako samorządowcy już współpracować z panią minister. Na pamiątkę dzisiejszego pobytu chciałbym pani minister wręczyć
wydawnictwa, które Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych wydaje. My jako stowarzyszenie działamy już od 15 lat. Wydaliśmy ponad 100 pozycji książkowych. Organizujemy uroczystości patriotyczne, sesje naukowe. Najbliższa sesja będzie 17 listopada i poświęcona tematowi Radzyńskie Drogi do Niepodległości. Konkursy historyczne. I co ciekawe, prowadzimy, jak tutaj widać, zachęcam do czytania oczywiście, Radzyń Info, portal internetowy. Mogę powiedzieć, że średnio unikalnych wejść, jak na warunki lokalne, sądzę, że mamy dużo, bo około 5000 wejść dziennie. To na pewno będę od dzisiaj kolejnym subskrybentem. No, no właśnie, i zachęcam do polubienia od razu nas, zalajkowania, bo mamy również na stronę facebookową, także będzie okazja, będzie to dla nas zawsze, jak pani minister zalajkuje nam tę stronę. I chciałbym właśnie wręczyć tegoroczne nasze najnowsze wydawnictwa. Jedno to jest Radzyński Rocznik Humanistyczny, to już jest 15 numer, czyli od początków wydawnictwa i powstania wydajemy ten rocznik. Powiem tylko, że nasz rocznik jest punktowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i mamy punktację 7 punktów. To jak na warunki lokalne, myślę, że to jest bardzo duża punktacja. I drugie wydawnictwo. Mam nadzieję, że jak przestanę być ministrem, będę mogła kiedyś aspirować do publikacji. No właśnie, i drugie wydawnictwo, Jan Kołkowicz, dzieła zebrane, które wydaliśmy wspólnie z Ministerstwem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. To jest taki działacz WiN-u, dziennikarz, który publikował w prasie niezależnej, publikował w czasopismach podziemnych i zebraliśmy to wszystko i to wydaliśmy. Także mam przyjemność na nasze wydawnictwo. A przy okazji, jeśli pani minister, bo zapraszam oczywiście na następne spotkanie w Radzyniu, to zechcemy pochwalić się i pokazać wszystkie nasze wydawnictwa, to ponad setkę, ale to już wtedy musimy zaplanować więcej czasu. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję bardzo. To zabieram w takim razie. Także serdecznie dziękuję. A my będziemy teraz już prowadzić własną konferencję. Ja z przyjemnością posłucham oczywiście, jaki mają państwo program. Dziękuję bardzo.